Dzień dobry wszystkim. Cześć Marcelku. Jakby ktoś też chciał, żebym mu powiedział na początku cześć albo siema, to proszę napisać w komentarzu. Marcel nie napisał, ale i tak mu powiedziałem. Ale wszyscy inni muszą. Chciałem się pochwalić dzisiaj. Mam zajebiste plony z naszego siania. Będą tutaj całe, niech policzę, raz, dwa, dwie rzodkiewki, jeżeli nic ich nie zeżre. Także jeżeli ktoś ma przepis na coś dobrego z dwóch rzodkiewek, to poproszę, to wtedy kurwa nagram jak gotuję. Tutaj jest zrobiona dodatkowa rozsada cebuli, która identyfikuje się jako kalafior, bo miałem wziąć nasiona kalafiora, ale jestem dzisiaj sam i nikt mnie nie przypilnował i wziąłem cebuli. Tutaj są nagietki, trochę poszło w ziemię, a trochę poszło tak, bo jak większość rzeczy tutaj robię to pierwszy raz i chcę zobaczyć jak lepiej wyjdzie i czy w ogóle coś wyjdzie. Tutaj nasze piękne, bujne rozsady. Napatrzcie się. Po weekendzie, jak tutaj nic nie wzejdzie, to będę wsiewał w te tacki jeszcze raz. Jakoś może trochę lepiej palca poślinie, czy coś. Może się lepiej uda. Tu cynie. Po wyrwaniu kilku pokrzyw stąd wygląda trochę łysła, ale jesteśmy pełni nadziei. I to w sumie tyle. Tutaj jeszcze nic nie było działane. Tutaj jest przygotowany kawałek pod dynię. Jest dużo gówna. Spod owiec tutaj. Dużo słomy. Zobaczymy, może chociaż dynię pojemy w tym roku. Tutaj było cięcie, bo zapomniałem polskiego na chwilę. W sumie to by było na tyle tym razem. Nic tu się więcej nie dzieje. Na razie czekamy na wenę, żeby dokończyć płotek i będziemy działać dalej. Tutaj jeszcze piękna pryzma kompostowa. Nie mam termometra, ale na oko w środku jest około 450 stopni, także będzie piękny kompost. Naura.